Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów kanału, a szczególnie gorąco witam zodiakalne raki, ponieważ dla Was będzie to czytanie ogólne na kwiecień 2019 roku. Wiem, że długo czekaliście, ale się doczekaliście na swoje czytanie. Pamiętajcie, moi drodzy, że te czytania mają charakter ogólny, więc nie rezonują z każdym. No nie ma takiej możliwości po prostu. Statystycznie jest to niemożliwe, aby każdy rak w Polsce czy na świecie miał taką samą sytuację, więc moi drodzy, patrzcie też na to z pewnym dystansem. Jeżeli do Was ten opis, ta interpretacja z kart będzie pasowała, to świetnie, natomiast jeśli nie, pamiętajcie o tym, aby nie dopasowywać pewnych faktów na siłę. To tyle tytułem wstępu i przechodzimy sobie do Waszego czytania na kwiecień 2019 roku. Zaczynamy tradycyjnie od spraw uczuciowych, miłosnych, związanych z relacjami z innymi ludźmi. Wy się pokazujecie, moi drodzy, w energii rycerza pentakli w kwietniu. Co to oznacza? No, rycerz pentakli jest to osoba działająca powoli, uczciwie, legalnymi metodami, dochodząca do swojego celu malutkimi kroczkami, więc no nie spieszy się, ale jak już się za coś zabierze, to jest bardzo duża szansa, że po prostu swój cel zrealizuje. To jest taka karta, ja bym powiedziała, jeżeli chodzi o uczucia, które rodzą się dosyć powoli i najpierw zaczynamy od czegoś takiego jak rzetelna przyjaźń. I tutaj możecie gdzieś dążyć ku związkowi z osobą, która jest Waszym przyjacielem, przyjaciółką, być może współpracownikiem, współpracownicą, bo to są jednak pentakle, więc mogą nam pokazywać takie sytuacje zawodowe. No, jest to relacja, która rozwija się powoli systematycznie do przodu. Być może kiedyś tej osoby nawet nie bralibyście pod uwagę jako potencjalnego partnera, być może to Was ktoś by nie brał pod uwagę jako potencjalnego partnera, bo byliście właśnie przyjaciółką, przyjacielem, ale ta relacja ma trwałe podstawy i być może teraz właśnie zacznie się rozwijać w kierunku takim bardziej romantycznym. Jest na to duża szansa, że właśnie gdzieś coś wykwitnie tutaj, że tak powiem, zapałacie do siebie jakimiś silniejszymi uczuciami i dobrze, bo to będzie miało dosyć solidne podstawy. To jest bardzo dobry wstęp, bardzo dobry początek do takiej bliższej, romantycznej znajomości. Co Wam będzie przeszkadzało, drogie raki? Dziesiątka pentakli. No niektórym na pewno utrudni tutaj mocno życie jakiś już być może formalny związek, w którym jesteście. Być może ten związek dawno się zakończył pod względem emocjonalnym, pod względem energetycznym, no ale gdzieś jeszcze tkwicie w tych okowach. No i ta osoba, ten Wasz przyjaciel, przyjaciółka, czy ta osoba, do której zapała uczuciem, no i jest gdzieś z boku tego wszystkiego. Jest to osoba spoza tego kręgu, jak gdyby. No i Wy, żeby w ogóle móc myśleć coś nad tym, aby z tą osobą stworzyć coś poważnego, musielibyście na przykład zrezygnować z tego Waszego formalnego związku, albo ta osoba ze swojego formalnego związku. No na pewno ta relacja byłaby czymś poważnym, więc tutaj nikt nie bawiłby się w romanse, w jakieś nieuczciwe zagrywki, tylko tutaj musiałoby być to wszystko od początku do końca załatwione tak jak należy, czyli faktycznie najpierw kończymy jeden związek i następnie wchodzimy w drugi związek, tak już na luzie, na legalu, jak to się mówi. Co Wam będzie pomagało? Karta gwiazdy. Zatem będzie takie przeświadczenie, że to jest to, serce, intuicja będą Wam podpowiadały, że trafiliście wreszcie na właściwą dla Was osobę. I czasami tak jest, że mamy jakiegoś przyjaciela, jakąś osobę bliską w naszym otoczeniu, dobrze się z tą osobą dogadujemy, dobrze nam się rozmawia, czujemy się miło w towarzystwie tej osoby, ale nie upatrujemy w niej potencjalnego partnera. Aż tu nagle trach, jak grom z jasnego nieba i zaczynamy na tą osobę patrzeć zupełnie z innej perspektywy. Jeżeli Wy faktycznie jesteście w jakichś związkach małżeńskich, czy po prostu w nieformalnych, ale takich trwałych związkach, to mogliście w ogóle na przykład no, nie rozglądać się na boki, nie patrzeć potencjalnie na kogoś jako na ewentualnego partnera, no bo już partnera mieliście. Także mogło teraz dopiero do Was albo dotrze, albo dotrzeć do Was mogło,
że faktycznie gdzieś jest jakieś przyciąganie ku tej osobie i wy czujecie, że to jest właśnie ten właściwy, ta właściwa. I ta gwiazda was tutaj właśnie tak pięknie prowadzi. Co odchodzi do przeszłości, to karta cesarzowej nam się tutaj pokazuje, czyli znowu bardzo mocno związana z instytucją małżeństwa, z jakimiś formalnymi związkami, z rodziną, ze spełnieniem takim na gruncie rodzinnym. I tutaj może po prostu niektórzy z was faktycznie zdecydują się tego swojego stałego partnera, partnerkę zostawić, pójść w kierunku czegoś zupełnie nowego. No niektórzy z was może po prostu, może u was ta karta oznaczać, że po prostu odeszło w zapomnienie takie spełnienie tutaj na gruncie rodzinnym, uczuciowym, czyli zadowolenie, dobrobyt, miłość i na przykład, że tkwicie jeszcze w tym małżeństwie czy w tym związku, tak troszeczkę z przyzwyczajenia, ale nie ma już tych dawnych uczuć. Ta radość wspólnego obcowania gdzieś się w was wypaliła. No i jako rezultat tego wszystkiego mamy szóstkę kielichów. Szóstka kielichów może być rozmaicie rozpatrywana w zależności od kontekstu. Jeżeli przyjmiemy, że wy rzeczywiście tutaj opuszczacie swoje małżeństwo, opuszczacie trwały związek, ta szóstka kielichów może oznaczać, że ta nowa osoba, w której właśnie odkryliście tą swoją przysłowiową drugą połówkę, to być może jest wasz nawet jakiś przyjaciel z dzieciństwa, ktoś, kogo wy bardzo dobrze znacie, znacie go od dawna, wiążą się z nim miłe wspomnienia i zawsze traktowaliście jako osobę bliską tego kogoś, nigdy może nie patrzyliście na niego, na nią jak na właśnie potencjalnego partnera do związku, ale zawsze gdzieś ta osoba była obecna w waszym życiu. Być może to jest też taka na przykład wasza bratnia dusza. No na pewno osoba, z którą jesteście jakby na tych samych falach nadajecie, czyli jest duże przyciąganie, jest duże wzajemne zrozumienie, dobrze się ze sobą czujecie, a teraz dochodzi jeszcze taki czynnik właśnie romantyczny, no i gwiazda nam wskazuje na połączenie duchowe, porozumienie takie bardzo mocne energetycznie, czyli albo możecie pochodzić z tej samej rodziny dusz, albo nawet gdzieś tutaj, no może bliźniacze płomienie to nie, niekoniecznie mi się tu pokazują jakieś karty, które by mi wskazywały na bliźniacze płomienie jako takie, aczkolwiek gwiazda może wskazywać na różnego rodzaju połączenia energetyczne, gdzie faktycznie ludzie duchowo są ze sobą połączeni od dawna, być może nawet od wielu wcieleń, no i teraz powiedziałabym, że przychodzi do was taka właśnie osoba wam przeznaczona i wy to dokładnie czujecie. Jeżeli natomiast wy nie chcecie do końca opuszczać tego swojego związku stałego, czy tego małżeństwa, pomimo tego, że nie czujecie się tam na swoim miejscu, że uczucia się wypaliły, no to szóstka kielichów jako rezultat może tutaj oznaczać, że będziecie się pogrążać w takiej nostalgii, bardziej to będzie takie życie przeszłością, aniżeli teraźniejszością. Gdzieś jakaś frustracja też może być z tym związana. No będziecie się po prostu troszeczkę męczyć w tej sytuacji, no bo nie jest to sytuacja komfortowa, więc tutaj zdecydowanie myślę, że dla raków będzie taka zagwozdka, żeby się zastanowić, czego tak naprawdę pragniecie, czego chcecie, no i podążyć za głosem swojego serca, za głosem swojej intuicji. Zrobić tak, aby też wam było dobrze, żebyście nie musieli się męczyć, gdzieś tam sobie wyrzucać, że no, nie sięgnęliście po to, co wasze, żebyście po prostu nie cierpieli. Jeżeli już teraz na tym etapie wiecie, że wasz dotychczasowy związek was nie cieszy, nie daje zadowolenia, podejmowaliście być może próby walki o ten związek, ale nic to nie dało, spełzło to na niczym, no to być może nie warto dłużej się zastanawiać, tylko po prostu poszukać swojego szczęścia gdzie indziej, bo tutaj moglibyście naprawdę być szczęśliwi właśnie z inną osobą. Także przemyślcie sobie to, moi kochani. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, kwestie związane z pracą, tutaj pewnie tego dokładnie nie widzicie, bo niestety tutaj mi się troszeczkę światło odbija w tej karcie, ale mamy pustelnika, mamy wieżę i mamy trójkę mieczy tam na końcu, ta karta niewidoczna dla was zapewne. Coż tutaj to będzie oznaczało? Moi drodzy, jeżeli macie jakieś problemy finansowe, jakieś problemy związane ze znalezieniem pracy, ze spłatą zobowiązań, powiedzcie o tym komuś, zdajcie się na pomoc innych ludzi, nie bądźcie takimi Zosiami, Samosiami, bo niektórzy z was być może tutaj będą ukrywać swoją prawdziwą sytuację, bo na przykład nie chcą nikomu mówić, nikogo wtajemniczać, nie lubią prosić o pomoc, być może wydaje wam się, że po prostu samodzielnie sobie poradzicie, ale moi drodzy, nie bądźcie
będzie to dla Was korzystne. Lepiej tutaj poprosić kogoś o pomoc, bo wieża, trójka mieczy, no mogą tutaj być i straty finansowe, i rozczarowania. Dla niektórych może być utrata pracy, utrata źródła dochodu, może być jakieś rozczarowanie związane z pracą, może liczyliście na jakieś pieniądze i na przykład ich nie dostaniecie, może liczyliście na to, że będziecie mieć więcej, ale niestety musicie się zadowolić jakąś tam mniejszą sumą. No różnego typu sytuacje. W karcie wieży może na przykład nam się coś po prostu nagle zepsuć i trzeba będzie, jak to się mówi, wyłożyć dodatkową gotówkę, więc warto też zawsze coś mieć odłożonego na czarną godzinę tak zwaną. Może tu jakaś choroba wystąpić, jakieś takie nagłe sytuacje, gdzie po prostu okaże się, że te pieniądze są potrzebne na przykład, no i warto po prostu gdzieś tam w tej kieszeni zawsze coś mieć. Ale dobrze by było, moi drodzy, gdybyście też potrafili zwrócić się o pomoc do kogoś, kto mógłby Was wyratować z tej sytuacji, z tych problemów. Nie musicie wszystkiego robić samodzielnie. Warto czasami prosić ludzi o pomoc, bo tutaj niestety ten pustelnik nie będzie Wam sprzyjał. Może też być tak, moi drodzy, tutaj, że po prostu na przykład gdzieś planowaliście własny biznes otworzyć, może nawet otworzyliście, no i niestety napotkaliście na przeszkody, też coś nagle runęło albo runie i po prostu inaczej sobie to wyobrażaliście, będzie to się wiązało z rozczarowaniem, więc myślę, że wszelkie formy takiej samodzielnej pracy, samodzielnego biznesu mogą okazać się dla Was po prostu problematyczne i warto tutaj ewentualnie albo poczekać troszeczkę, bo może to nie jest ten sprzyjający czas, może nie jesteście jeszcze na to gotowi, albo na przykład no, zawrzeć spółkę z kimś, może jakąś współpracę, może spróbować jakoś inaczej do tego podejść. No ta samodzielność tutaj nie każdemu może wyjść na dobre, moi drodzy. Także miejcie to na uwadze. Jeżeli chodzi o Wasze zdrowie, kwestie zdrowotne, ja tutaj widzę kobiety ciężarne, także te panie, które by chciały, które oczekiwały, które starały się o dziecko, to myślę, że będzie taka możliwość. Mamy asa kielichów, który mówi nam o płodności. Mamy tutaj koło fortuny, czyli zdecydowanie jakby Wasza sytuacja się zmienia. Zaczynacie nowy cykl, więc jak najbardziej może to być ciąża. No i dziewiątka buław. Ta dziewiątka jest bardzo znacząca. 9 miesięcy ciąży, więc myślę, że dla wielu z pań raczków będzie to po prostu informacja o dziecku. Informacja o ciąży. Dla jeszcze innych osób myślę, że tutaj wyzdrowienie po dosyć długiej albo ciężkiej chorobie, dojście do siebie, jakiś lepszy po prostu obrót, sprawy zdrowotne przyjmują, lepszy okres się dla Was zaczyna, dochodzicie do siebie, w dziewiątce buław to jest rekonwalescencja, to jest po prostu dochodzenie do siebie takie zarówno psychiczne, jak i fizyczne, czyli po prostu no, wychodzicie z jakiejś choroby, z jakichś takich dolegliwości, z jakiejś opresji. Jeżeli mielibyśmy to czytać na ostrzeżenie, no to koło fortuny mówi nam o problemach z wątrobą, z drogami żółciowymi. Dziewiątka buław może nam mówić o takich sytuacjach, gdzie mamy jakieś problemy z poruszaniem się. To nie będzie stosowało się do wszystkich, tylko dla niektórych. Więc oczywiście nie dla każdego będzie każda informacja, ale w ostatecznym rozrachunku powiedziałabym, gdybym analizowała to jako cały układ, czyli as kielichów, koło fortuny, dziewiątka buław, dla mnie to jest zdecydowanie poprawa sytuacji zdrowotnej. Tak to wygląda, moje drogie raki, dla Was. Ja Wam oczywiście życzę cudownego, udanego miesiąca, aby wszystko poszło po Waszej myśli, a nawet jeszcze lepiej, abyście byli zadowoleni z tego miesiąca, szczęśliwi, uśmiechnięci, mieli wiosnę w sercu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.